Ja to zawsze mam takie szczęście, że trafię na prelekcję przed obiadem, wszyscy już głodni, czekają, a jeszcze obsuwy, no ale miejmy nadzieję, że uda nam się to wszystko sprawnie zrobić, bo postawiłem sobie za punkt honoru, żeby się nie rozgadywać nadmiernie, więc mam nadzieję, że około tej 13 już będziemy po wszystkim. Na początek chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wszyscy są już tacy wygłodniali po tych 2 latach, kiedy ostatni raz mieliśmy okazję się wszyscy spotkać, czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście konferencja jest takim magicznym miejscem, gdzie rzeczywiście dzieje się dużo fajnych, ciekawych rzeczy, ale nie wiem jak wy, ale ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj być i się cieszę, że udało się organizatorom, mimo przeciwności, które były w zeszłym roku, doprowadzić to wszystko do szczęśliwego końca i cieszę się bardzo, że od ostatniego momentu, kiedy miałem okazję stać na scenie Influencer Live, kiedy się jeszcze nazywało Block Conference w Poznaniu, zaczynamy odbrązawiać w ogóle działanie influencerskie. To jest mega ważne, mega potrzebne, bo nie dość, że sami sobie czasami tę bańkę pompujemy, no to jeszcze jest bardzo dużo osób, które są spoza. Czy mamy tu w ogóle na sali osoby, które są spoza influencerskiej branży wolnych słuchaczy? Mamy. No to super, to bardzo fajnie i też tutaj chwała organizatorom, że właśnie zdecydowali się na wpuszczenie wolnych słuchaczy. Bo ja mam takie przekonanie i mam taką misję trochę, żeby w momencie, kiedy Mariusz Max Kolonko odleciał gdzieś tam nam w największe partie galaktyki, żeby starać się realizować taką misję mówienia jak jest. A mówienie jak jest polega też na tym, że między innymi mówi się rzeczy trudne, rzeczy może trochę niepopularne, może trochę mniej atrakcyjne na pierwszy rzut oka, ale ważne, bo to jest cała ta kuchnia, której nie widzą osoby. Jak słyszałem Dawida wczoraj na gali twórców, kiedy mówił właśnie, że miejcie świadomość, że nie tylko chodzi o efekt, chodzi jeszcze o cały ten proces, o całą tę drogę. I jak dowiedziałem się w środę, że będę miał okazję tutaj dzisiaj przed wami wystąpić, to zastanawiałem się, mówię, kurczę, tolerancja, szacunek, czy ja coś mogę ciekawego powiedzieć w tym kontekście? No i tak pomyślałem sobie, no zawsze jednak influencer life to pieniądze, biznes, podnoszenie jakości tych treści. I myślę sobie, można to pożenić. Można pożenić jedno i drugie, ogień z wodą. Tak jak się wydaje, że biznes i tolerancja i szacunek nie mają za dużo wspólnego, zwłaszcza ten influencerski, no to jest to możliwe. I zadałem sobie pytanie, jakie rzeczy chciałbym wiedzieć przed w ogóle rozpoczęciem tej działalności, która zaczęła się w 2012 roku, czyli już jakiś kawałek czasu, będzie prawie dekada. No i tak, może część z was nie zna, więc jest takie krótkie entrée do entrée. Ja się nazywam Dawid Tymiński, jestem pomysłodawcą i teraz współwłaścicielem projektu Dandycore. Jest to jeden z takich projektów poświęconych męskiemu stylowi, stylowi życia, wszystkim tym rzeczom, które stylowego faceta mogą interesować. Jest nas czwórka. Oprócz mnie jeszcze jest właśnie Adam, Karol i Piotr i razem już ten wózek pchamy od 2012 roku. Jesteśmy także współautorami takiej książki, która została wydana w self-publishingu i do tej pory sprzedała się w 4000 egzemplarzy, Męska Szafa. Trochę też będę o niej mówił, bo dużo ciekawych rzeczy, taki emocjonalny rollercoaster się dział, kiedy to wydawaliśmy. I też od dawna miałem takie marzenie, żeby stanąć po drugiej stronie katedry, kiedy skończyłem studia i cieszę się, że od 2 lat też mam okazję to robić, bo szkolę właśnie młode kadry z zakresu influencer marketingu, które prawdopodobnie albo będą u was pracować, albo będą dla was pracować, albo będą pracować z wami. Bo była taka sprawa, że bardzo często miałem okazję gdzieś tam na zajęciach wspominać, że się zajmuję tym tematem w trakcie studiów i później osoby, które siedziały ze mną w ławkach, przychodziły z briefami, popełniały dokładnie te same błędy, które popełniają zwykli marketerzy, którzy nie mają w ogóle tego feedbacku. Więc taka moja misja jest właśnie, żeby osoby też działające w PR-ze brandingu miały ten bagaż internetowy no, od osoby, która się tym na co dzień zajmuje. Dobra, to wystarczy tego entrée do entrée. Bierzemy się za skrobanie tego lukru z tortu, o którym sobie powiedzieliśmy, tak? Będziesz 7 rzeczy. One będą luźno powiązane, bo starałem się, żeby one były ważne, niekoniecznie, żeby były ściśle połączone jak oczka w łańcuchu. Więc pierwsza sprawa jest taka, że tworzenie treści to nie jest to samo, co budowanie efektywnego biznesu na tworzeniu treści. To jest w ogóle problem polskiego HR-u. Czy ktoś z was był w takiej sytuacji na przykład, że pracowaliście w jakiejś firmie i robiliście dobrze swoją robotę i przychodził do was jakiś line manager albo szef i mówił, ja cię teraz zrobię menadżerem. I później was robili tym menadżerem i wy mówiliście, fajnie, ale ja nie wiem, jak być menadżerem. Firma nie dawała wtedy możliwości rozwoju w tym temacie. No i bardzo często osoby na przykład zawracają z tej drogi albo się boksują. Bo nie ma. Był ktoś taki może? No, ja znam taką osobę, miałem okazję pracować z Maćkiem w jednym ze sklepów odzieżowych pewnej hiszpańskiej marki i Maciek jest świetnym sprzedawcą, jest genialnym sprzedawcą, tylko nie jest menadżerem zupełnie, jakby ma zupełnie inne kompetencje.
No i kiedy go zrobili tym menadżerem, to po 2 miesiącach po prostu z płaczem wrócił na swoją właśnie pozycję dawną. I bardzo często bywa tak, jak w herze popełnia się ten błąd, że się zakłada, że ktoś robi fajne rzeczy i będzie umiał zarządzać ludźmi, którzy robią też rzeczy mniej lub bardziej fajne i będzie dbał o to, żeby one były jak najfajniejsze. No to bardzo często bywa tak, że mówi się twórz coraz więcej, coraz lepiej i przyjdzie ten moment i będziesz mógł to przekuć w biznes. To wczoraj Michał Górecki mówi, to jest czubek wierzchołek góry lodowej. Jest masa ludzi, którzy robią super robotę, ale nie mają tego triggera takiego, który by im pozwolił odpowiedzieć sobie na ważne pytanie, co lubię w życiu robić, potem zacząć to robić, ale dzisiaj to jest za mało. Jeszcze trzeba znaleźć sposób na zmonetyzowanie tego, bo możecie to robić w kółko Macieju all over again, i nagle się okazuje, że co z tego, że wyświetlenia rosną, lajków jest więcej, a pieniędzy nie ma. A tutaj właśnie Marek przed chwilą powiedział o ukrytych kosztach. Jest w ekonomii teoria kosztu alternatywnego. Poświęcając czas na bloga, na podcast, na kanał, moglibyście ten sam czas poświęcić na zarabianie pieniędzy konkretnie. Jeżeli tego nie robicie, to jest prosta droga do tego, żeby mieć niestabilność finansową. To niedobrze działa nie tylko na głowę, na wszystkie aspekty. I twórca musi być takim kombajnem do zbierania kur po wioskach. Jeżeli mamy tutaj osoby, które zajmują się chociażby tematem wideo YouTube'a, no to wiecie, że robienie YouTube'a to nie jest tylko fajne wystąpienie przed kamerą. To jest scenariusz, który zżera kilka godzin. To jest znalezienie lokacji, jeżeli nie nagrywacie w domu. To jest ustawienie światła, jeśli nagrywacie w domu. To jest później montaż, który może być robiony przez was albo przez montażystę. Miniaturka, opisy, tagowanie, research, sprawdzanie. Masa godzin. Ja czasami sprawdzam, że niektóre materiały potrafią zeżrzeć tak 30-40. I to w zależności od formy skomplikowania tematyki oczywiście, tak? Więc twórca musi być tym kombajnem do zbierania kur po wioskach i w tym kontekście to się niczym nie różni od prowadzenia konwencjonalnego biznesu, takiego jednoosobowego na przykład, gdzie często jest się sobie samemu sterem, żeglarzem, okrętem, produktem, usługą i PR-owcem na przykład, czy brandingowcem. I jeżeli sobie postawimy właśnie za taki cel, że odpowiemy sobie na to ważne pytanie, chcę to robić, chcę na tym zarabiać, to trzeba wyłączyć sobie taki pstryczek w głowie, który bardzo często mają, zwłaszcza początkujący twórcy, ja go miałem tak myślę z 8 lat, że nie ma niczego złego w zarabianiu na rzetelnej pracy. I im szybciej wprowadzicie wszelkiego rodzaju sposoby na monetyzację swojej wiedzy, swoich umiejętności, treści, tym lepiej. Dlaczego? Można sobie zadać. Nie dlatego, że szybciej wyłuskacie tych, którzy wam będą mówić, że się sprzedaliście. Macie większą szansę, że nawet te osoby, które krzyczą na początku, że się sprzedaliście, staną się waszymi wiernymi fanami, bo załapią, że kurczę, to jest robota i to jest pełna robota, pełnoetatowa, czasami więcej. Ja jak studiowałem, to miałem pół etatu na studiach, 3/4 etatu w pracy i pół etatu na blogu. Jak moi znajomi wychodzili w poniedziałek o 20 na piwo po zajęciach na studiach dziennych, bo tak czasami się układa, jak są zajęcia z praktykami, ludzie przyjeżdżają na przykład z Warszawy, to ja często mówiłem tak, nie mogę dzisiaj, bo ja mam post do zrobienia, a jutro mam dostawę na 6 rano w sklepie. Więc mam dzisiaj jedyne okienko między 21 a 23, kiedy mogę to zrobić. No i oczywiście tak się da na pewną metę, ale to trzeba jednak przestawić ten pstryczek. Do tego serdecznie zachęcam. No i im szybciej to zrobicie, tym szybciej będą po prostu realne, konkretne efekty. No bo jeżeli nie będzie tej strategii, nie będzie tego nakierowania na cel, niektórzy mówią, że droga jest celem. Nie, no droga to droga, cel to cel, nie? Więc warto dobrać taką drogę, która też nas do tego celu przybliża. Druga sprawa. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy wszyscy walczymy o zasięgi, wyrywamy sobie to po prostu algorytmom, kiedy te algorytmy nas tłamszą, sprawiają, że wpadamy w nieprzyjemne stany. Pierwsza sprawa jest taka, że liczba lajków i wyświetleń w ogóle nie świadczy jakości kontentu, który robicie. Dlaczego? Z jednej prostej przyczyny. Bo nie macie wpływu na wszystkie rzeczy, które sprawiają, że materiały docierają do waszych odbiorców albo nie docierają. Możecie dociekać tego, to jest potężna praca analityczna, ale no, ktoś zna, jaki jest algorytm Instagrama? Instagram tylko dzisiaj. Na przykład, no akurat YouTube jest najprostszy pod tym względem, bo oni sami często mówią, co można poprawić. Tam to studio twórców jest fajne akurat w ostatnim czasie. Jeżeli ktoś prowadzi, to zapewne wiecie. No i znowu, jak się porównywać, to do najlepszych. Jak spadać, to z wysokiego konia, tak? Więc znowu, siadamy, sprawdzamy sobie, kto jest liderem naszej branży, im idzie nam i nie idzie. Czy to znaczy, że oni mają jakiś tajemny składnik? No nie, jest wiele czynników, które na to wpływa. Jak się porównamy do Freeza, no to wszyscy jesteśmy żuczki na przykład, tak? Tylko jest pytanie, ile osób, które chciałoby być na miejscu Freeza, wie, z czym się je biznes Freeza. Bo wystarczy obejrzeć sobie materiał Krzyśka Gonciarza pokazujący kulisy i gwarantuję, że 90% ludzi by odpadło po pierwszym dniu takiej pracy. Grindowania, daily vlogów 365 dni w roku. No i takie porównywanie się, cały czas stawianie tej poprzeczki wyżej, że następny materiał musi być 5% lepszy od ostatniego, 10%, 15%, to jest prosta droga do tego, żeby być wiecznie niezadowolonym ze swojej roboty. A przecież tyle się mówi, że ma być pasja, ma być ten ogień, tak? Nagle się okazuje, że wiecie, chcecie mieć 5000 wyświetleń na filmie, jest 1000.
I myśmy byli w takim miejscu, gdzie się okazało, że rzeczywiście w pewnym momencie pewien pstryczek zmiany sprawił, że kurczę, te zasięgi zaczęły spadać. No i wtedy jest opcja taka, albo się tym przejmujecie, albo stwierdzacie, że może jednak warto byłoby potraktować to tak, jak się powinno, czyli każdy twórca jest jak płatek śniegu, jest inny, ma inne umiejętności, inne osiągnięcia, inny sposób pracy, inną etykę pracy, inny target. Tu super sprawę właśnie Marek poruszył na poprzedniej prelekcji, że sama branża, w której działacie, jej głębokość, jej szerokość, stopień penetracji, jak to się tak ładnie mawia, przez innych twórców, czyli konkurencja, no powiedzmy gdzieś tam, nie? To może wam determinować. Jak się okazuje, że w branży beauty jest masa po prostu twórczyń, które robią super, super robotę, no i mają już na przykład ten handicap kilku lat doświadczenia, to jest, będzie bardzo ciężko się wbić, nie? Albo na przykład może być taka sytuacja, że traficie, jak to czasami mawiamy, w taką branżę, która jest jednym z takich najkrótszych żartów, czyli branża mody męskiej w Polsce. I jeżeli was to nie śmieszy, to przypomnijcie sobie, zwłaszcza panie, jak mieliście okazję, na przykład miałyście okazję ostatnio ubierać swoich facetów na wesele czy na jakąś uroczystość. To wtedy wiecie, dlaczego to jest trudne sprzedać komuś, na przykład, kto się nie interesuje tym tematem, nawet okazjonalnie taki temat, nie? No i tutaj ja kiedyś mówiłem, że będzie 500 000 osób, ale tak myślę, że może 150 tysięcy to jest maks. Więcej nie ma osób interesujących się tym tematem. No i teraz jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie wygenerować super zasięgi? Nie jesteśmy, ale są inne opcje, jeśli chodzi o to. No i dlatego właśnie to obniżenie oczekiwań, to zachowanie zdrowego balansu, czyli mierzenie siły na zamiary, takie nawet zaniżenie tych oczekiwań, żeby się pozytywnie zaskoczyć. Tak? Jeżeli, nie wiem, chcemy robić rzetelnie 3000 na filmie i to nas satysfakcjonuje, tak będzie 5, no to już jest fajniej niż ten 1000. Prawda? No i szukanie tych przewag, wykorzystywanie tego, co się ma, czyli skoro jesteśmy jak płatek śniegu, każdy inny, każdy ma swoje osiągnięcia, kompetencje, to możemy gdzieś tam pozycjonować się w ramach całego tego rynku i całej niszy na te ciekawe rzeczy. Nam na przykład bardzo pomogło takie narzędzie, które możecie zobaczyć sobie tutaj, to jest macierz przewag konkurencyjnych, bardzo prosty układ współrzędnych, dwie osie, dwie skrajne wartości. Może być na przykład, to tak nieładnie brzmi, taniość, drogość, czyli jakby poziom cenowy, czy to jest premium, czy low entry raczej. I na przykład ekskluzywność i przystępność w formie komunikacji. No jak pamiętam, ja robiłem przed rebrandingiem w 2016 roku, to wyszło, że cała branża jest premium i ekskluzywna, taka nieprzystępna, nie ma humoru prawie w ogóle i nie ma takiego wypośrodkowania, żeby można było i pokazać low entry i pokazać premium. No to wtedy jak się wszyscy kotłują tutaj, to można się wbić w środek i już automatycznie się wygrywa, bo jak komuś brakowało luzu, to on przyjdzie do nas, bo nie będzie miał alternatywy. Nie? Więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby podglądać konkurencję. Wiem, że wielu twórców tego nie lubi, bo się nie chcą zainspirować, bo będzie plagiat i tak dalej. Ale teraz jest pytanie, czy w takim układzie wszystkie korporacje, które wydają 1,5 razy swój budżet na marketing, żeby podglądać to, co konkurencja robi, to one się nie znają? Chyba się znają. Więc warto nawet sobie taki description zrobić dla siebie. Tworzenie treści może, a w mojej ocenie myślę, że powinno być punktem wyjścia do wielu innych rzeczy. Dlaczego? Bo tworzenie treści jest fajną sprawą, ale sami wiecie, że to jest praca za darmo w 90%. Robicie treści, żeby nabudować swoją markę osobistą, żeby zbudować swoją pozycję, ale nikt wam za to nie płaci. No chyba, że będzie Patronite, ale już widzimy, że są różne nisze, w których się nie płaci. W modzie się nie płaci za treści. Próbowaliśmy. Been there, done that. Nie działa. Są po prostu takie treści, które się kojarzą komercyjnie i wtedy rzeczywiście działanie, mówią, to sprzedajcie sobie tam ciuchy, zróbcie, sprzedajcie, nie? Ale to jest inny temat w ogóle. I kolejna sprawa, czyli to, że tworzenie 100% unikalnych treści jest w zasadzie niemożliwe, bo dzisiaj nie wygrywa się tworzeniem unikalnych treści, tylko ciekawym sposobem podania tego i też często kompilacją różnych fajnych rzeczy. Dlaczego na przykład bardzo dobrze nadal działają długie artykuły takie kontentowe? Dlatego, że bardzo często możecie zebrać kilka ciekawych rzeczy, że ktoś jakby chciał sobie to znaleźć, to musiałby skakać po stronach, a może u was znaleźć, nie? Taką listę konkretną, typu jak już się trzymamy przykładu, my mamy taki fajny artykuł, jak się ubrać na wesele jako gość, 500 000 osób przeczytało do tej pory, koło kilku tysięcy zawsze w sezonie wpada. Nie? I tam są polokowane różne fajne, ciekawe rzeczy i ludzie sobie wpadają z Google. No i właśnie, i po to ta macierz przewag konkurencyjnych, którą wam tutaj pokazałem, jest po to, żebyście sobie stwierdzili, co jest silną stroną tej marki, którą chcemy robić, w jaki sposób może się wyróżnić i gdzie jest rynek taki, który warto byłoby zagospodarować. No i wtedy właśnie jest piękny przykład na to, że możecie spróbować zbudować markę. No a że marka działa, to chyba nie muszę nikomu mówić, bo to wszyscy dobrze wiecie, bo jak powiem foki, kosz z kabanosów, to wy powiecie... Janina. A jak powiem, że wolność finansowa i wschodnie sztuki walki? Szafrański. A jak powiem najlepsza konferencja dla twórców internetowych?
No, influencer live arts, no właśnie. No i widzicie, działa, proste, nie? Kilka prostych skojarzeń, więc im bardziej wyraziście, im szybciej sobie to zaczniecie komunikować, bo to nie jest też tak, że wiecie, bo niektórym się wydaje, że branding to jest takie szacher-macher, że tu trzeba oszukiwać. Nie, no najlepiej jest zrobić tak, żeby to wynikało z konkretnych takich cech, które macie i żeby to było strategicznie usystematyzowane po prostu, bo generalnie to, co mówili starożytni Rzymianie, że repetitio est mater studiorum, czyli że powtarzanie jest matką nauczania, to działa w brandingu jak złoto. Dlatego się stosuje wszystkie te myki sensoryczne, dlatego klejmy się tworzy, żeby one łatwo, szybko wpadały w ucho i tak dalej, nie? Więc jak sobie założycie, że chcecie być zabawni, luźni, ale też profesjonalni do bólu, jak już przychodzi do konkretnej roboty, no to komunikujcie to, że można wrzucić mema na fanpage, można pokazać już później jakąś metamorfozę na przykład z klientem, jak jest się personal shopperem i tak dalej, i tak dalej. No i nie ma niczego złego w wykorzystywaniu swojej pozycji, co chyba najlepszym przykładem czego jest to, jaką karierę zawrotną teraz w internecie zrobiło ta masa osób, która zrezygnowała z działań w tradycyjnych mediach. Chociażby, nie wiem, Robert Makłowicz, który po prostu prześliznął się z telewizji na YouTube'a i jest szał-ciał. Tak samo Maciej Orłoś ze swoim programem a la TeleExpress WTS. Jest wiele takich osób, ale twórcy, którzy dochodzą do tego, nie wykorzystują tego motywu, o którym kiedyś, pamiętam, Paweł Tkaczek mówił na jednym z Blog Forum Gdańsk, że są dwa sposoby na to, żeby stać się sławnym blogerem. Jeszcze wtedy o blogerach tylko się mówiło. A założyć bloga i stać się sławnym, albo być sławnym i założyć bloga, nie? No i to nie jest tak, że tylko osoby sławne, zakładające mogą wykorzystać swoją pozycję. No właśnie to jest ten pstryczek w głowie, że ja robię rzetelną robotę, ale ja nie mam śmiałości, żeby zaproponować sprzedania się swojej społeczności. A to jest najlepsze, co możecie zrobić, bo to wtedy ludzie głosują portfelem. To jest najbardziej wymierny sposób na to, żeby sprawdzić, czy ta społeczność wam ufa, ufa waszym rekomendacjom, wierzy wam i wie, po co jest u was też, jakie korzyści z tego ma, nie? No bo znowu, sprzedaż też się może kojarzyć negatywnie, ale to jest transfer korzyści. Ja daję korzyść w postaci know-how, a ktoś daje pieniądze, tak? Za które my później możemy sobie pozyskać kolejną wiedzę na przykład, kolejne korzyści. No i znowu, produkty, szkolenia, inne działania offline, kluczeń do samodzielności, ale to też dobrze właśnie robi dla głowy, że macie coś innego, możecie przeskoczyć, bo jak się wpada cały czas w tworzenie na przykład all over again, cały czas treści, to może być sytuacja taka, zwłaszcza kiedy jeszcze ma się tą poprzeczkę wysoko ustawioną, nie jesteście niezadowoleni, myślicie, będę grindował, to będzie lepiej, nie? Zrobię więcej tych treści, mocniej i tak dalej. I dalej nie ma efektów, i dalej nie ma nic. A tutaj jest sytuacja taka, że jeżeli na przykład właśnie zrobicie sobie e-booka i nagle się okazuje, że 100 osób w pierwszym, powiedzmy, tygodniu jest zainteresowanych tym e-bookiem, to jest taki boost pewności siebie, jakiego żadne wyświetlenia na YouTubie wam nie dadzą, to wam gwarantuję. Tylko znowu, trzeba szybciej zacząć to robić, trzeba znaleźć sposoby na monetyzowanie po prostu tego, żeby ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że jakby portfelem też mogą zagłosować, nie tylko lajkiem czy odsłoną. Wychodząc trochę z tych tematów ogólnych, taki bardziej szczegółowy, ale sprawdziło się to, co przewidywałem ja i co kiedyś, pamiętam, na jednej z konferencji też Paweł Lipiec powiedział, i wszyscy się śmiali z tego wtedy, że przyjdzie taki czas, że będzie Facebook 2.0 i będzie zero zasięgu organicznego, że będzie cięte po prostu nożem. I wszyscy, pamiętam, wtedy się pukali i mówili, co, a teraz wszyscy chowają ręce do tyłu, bo cholera jasna. Kilka lat temu, pamiętam, jaka była chryja na blogerach, branż sztormują, jak ludziom się biznesy pozałamywały, bo nagle Facebook powiedział, połowy organika nie ma. A ludzie mieli samego organika po prostu, znaczy sam organiczny ruch z Facebooka, tak, referalowy. No i kiedyś to były czasy, były proste, to brało się ludzi, zbierało na fanpage, mieliście 1000 osób, docieraliście do 1000 i było fajnie, nie? Teraz macie 10 tysięcy, możecie nie docierać do 100, bo na przykład przez rok nic nie robiliście. No i Facebook mówi, dopal, to ja pokażę tym 10 tysięcy, ale dopal. No i teraz nie ma czasów, no popatrzmy sobie, ile się mówi, Instagram, ja nie wiem, jak działa w ogóle algorytm, czy hasztagi działają, czy nie działają, organiczny, to jest jakaś czarna magia, jeśli chodzi o to. YouTube wyrzucił jednym w ogóle pociągnięciem wszystkich subskrybentów do kosza. Dzisiaj osoba, która wpada do was z polecenia ze strony głównej i tak dalej, jest 10 razy bardziej wartościowa dla algorytmu YouTube'a niż wasz subskrybent. I może być sytuacja taka, i prosty test, jeżeli nie wierzycie, sprawdźcie sobie takie kanały, co kiedyś oglądaliście, wypadły wam z subskrypcji, nie macie dzwoneczka, nie dostajecie powiadomień. Zobaczcie sobie, jak kanały, nie wiem, po 500 tysięcy subskrypcji teraz czasami kilku tysięcy nie potrafią zrobić na filmie. Dlaczego? No właśnie dlatego. Bo nie są nastawione na tą zmianę, która polega na tym, że macie łapać nowych ludzi. Dlatego clickbaitowe tytuły, dlatego miniaturki takie, nawet osoby, które nigdy ich nie robiły, teraz robią. Dlatego jest opis pod SEO zrobiony pięknie. Żeby później się sparowała, tak jak Góreckiemu z Thermomixem i nagle miał 3000 i po roku 600 tysięcy. I czy on miał wpływ na to? Nie miał wpływu.
I to jest dzisiaj straszne, bo kiedyś to było tak, ja pamiętam jeszcze, mówię, 2016 rok zaczynaliśmy, była gwarancja, pierwsza 24 godziny, 5 tysięcy wyświetleń, do końca tygodnia 10. I briefowało się marki i było wiadomo, a teraz? Ja nie wiem, czy to będzie 3, czy to będzie 5, czy to będzie 10. Nie mam wpływu na to. I z drugiej strony też myślę, że warto też uświadamiać marketerów, że jakby nie mogą wymagać takich rzeczy. Jakby ewentualnie, jeżeli rzeczywiście robicie to regularnie, no to jesteście w stanie takie minimum, minimum, tak? Że typu te 2-3. Na przykład ja teraz wiem, że 3000 to jesteśmy w stanie w tydzień zrobić, nie? Na YouTubie. Ale więcej to nie mogę zagwarantować. TikTok jest Mateusz, siedzi tam, ekspert od TikToka. TikTok jest jedynym medium, które pozwala teraz na zasięgi. Ale znowu, też jest pod tym względem niewdzięczne, że nie wszyscy mogą go robić, jeżeli chcą robić takie rzeczy spójne we wszystkich kanałach. To pamiętam kiedyś też były zarzuty, że blogerzy wchodzili w YouTube i robili bloga na YouTube i to się nie udawało. No i widzę, że też wiele osób wchodzi na TikToka i robi, nie wiem, Insta Stories na TikToku, a to nie działa, no bo każde medium ma swoją specyfikę. Jak wóz z chłopaków z baraków, nie? Wiecie, wrzucacie jedynkę, to wsteczny. Albo, nie wiem, dwójka, to hamulec czy coś tam. No, więc to jest to. I trzecia sprawa, bardzo ważna właśnie, że jeżeli nie znajdziecie sposobów na uniezależnienie się od social mediów, to będziecie skazani na tego landlorda paskudnego, który nie dość, że wam zdziera z czynszu coraz więcej, podnosi go miesiąc na miesiąc, to jeszcze może wam w jednym momencie odciąć wodę, prąd, gaz, czyli media. Tak, nie spodobacie się, to was wywali ze skutkiem natychmiastowym. Wy dzierżawicie profile w social media, wy nie jesteście właścicielami swoich profili. Dlatego radzę jak najszybciej znaleźć sposoby na uniezależnienie się. Jest kilka, już wspomniałem wcześniej o SEO. Jak macie fajnie artykuł pod SEO zrobiony, to możecie ściągać z Google'a, pozycjonować się na frazy ładne, longtailowe, bardzo konkretne. Myślę, że w każdej branży można znaleźć. Jak wczoraj było mówione, że edukacja to jak, no to jak dobrze coś zrobić, jak ogarnąć temat. Praktycznie w każdej branży. Jak ułożyć włosy, jak uszyć sukienkę, jak wyjechać dobrze do Portugalii, żeby nie było za drogo. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to jest jednak własna strona, nawet jeżeli ona miałaby być tylko wizytówkową, bo zawsze można tam poosadzać materiały i ściągać ludzi, chociażby przekierowywać ich później na swój sklep, na swoje inne treści płatne, zapisywać, na mailing. Mailing ostatnia sprawa. Myślę, że już tyle się o mailingu gadało w ostatnim roku czy w ostatnich dwóch latach, że tu się rozrabiał nie będę, ale ja jeżeli miałbym mieć największy zarzut do siebie, to powinniśmy mailing zacząć robić od razu, a robiliśmy dopiero w 2019 roku. Jestem oczarowany efektami mailingu. I jak się pomyśli o tym, to jest w ogóle sztos sprawa, bo jak przeglądacie na przykład Facebooka czy coś, no to scrollujecie sobie, nie? TikTok ma w ogóle podwójny scroll, w sensie jest wertykalny i horyzontalny, czyli zapętla wam treści i to jest całkiem inaczej. Tu wam się podoba, ale już następna treść. A mail? Nie na darmo ma mail w nazwie, bo to jest list. I owszem, jest masę mailingu spamowego, że zapisujecie się tylko po to, żeby dostać kod zniżkowy na newsletter. Ale gwarantuję wam, że jeżeli zachęcicie swoich ludzi jakimś unikalną wartością, unikalną treścią, nie wiem, informacją o nowych ofertach, jeżeli sklep ma taki charakter, że można rotować produktem, to naprawdę jest to efektywny kanał sprzedaży. Dość powiedzieć, że tej książki nie sprzedalibyśmy 4000 przy naszych zasięgach, gdyby nie mailing. Myślę, że, nie sprawdzałem dokładnie, ale myślę, że z 1/3 to jest samego mailingu sprzedaży takiego produktu. Ale znowu, to się wiąże, to nie jest tak, że wiecie, będziemy puszczać maile. Maile to też jest robota, masa roboty, żeby było dobre. Ale polecam, zapiszcie się na dobre mailingi, są fajne kursy, Maciek Anisarowicz, Bartek Popiel. Jest dużo fajnych mailingów, które są robione, no tak jak powiedziałem, jak listy, tak? Jest dwie osoby i jest to skupienie uwagi bez rozpraszacza, czyli siadamy i czytamy tego maila i nic więcej nas nie interesuje, to jest sztos sprawa. Tak, jak już powiedzieliśmy trochę o biznesie, to przejdźmy do tej części bardziej w kwestii tego szacunku. Kto się zgadza z tym, że bardzo często bywa tak, że w relacji influencer, marka i agencja nie ma symetrii, w sensie jest pozycja siły po jednej stronie i spoiler po stronie agencji. Kto tak uważa? Niedużo. Okej. Ja tak założyłem, tak założyłem i to tak też trochę to doświadczenie podpowiada, bo zawsze jest tak, że jak ktoś wykłada pieniądze, no to ma większą władzę niż ten, kto pieniądze przyjmuje, nie? I tutaj ta przemoc ekonomiczna działa. Tylko znowu, jak sobie pomyślimy, to na przykład jeżeli mamy agencję jako pośredników, to oni też są uzależnieni od klienta przecież, nie? To nie jest tak, że oni to robią dlatego właśnie, że są tacy paskudni. Ten po prostu układ często ma skłonności do patologii. Ale uważam,
że nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zmienić, to jesteśmy w stanie wpłynąć bardzo mocno na to, chociażby pod tym względem, że możemy stawiać granice trochę bardziej twardo. Aniżeli to, że na przykład agencja wysyła nam brief w marcu, później po kilku miesiącach mówi, ok, klient się zdecydował, a teraz na realizację macie 5 dni, nie? A wy macie zaplanowany cały miesiąc do przodu i nie jesteście w stanie tego zrobić. Albo na przykład jest sytuacja taka, że wy siadacie, robicie to wszystko fajnie, a później znowu jest tak, że akcept znowu trwa tydzień. I znowu jest sytuacja taka, że macie coś zaplanowane i znowu wam się całe plany sypią. No i wtedy są dwie opcje, albo przymykać na to oko, albo powiedzieć, no to słuchajcie, no to jeżeli my jesteśmy fair, bo dopełniliśmy wszystkich naszych obowiązków, no to musicie się dostosować do naszego harmonogramu. Dlatego rzeczywiście lepiej dawać szersze widły. Teraz też ostatnio zacząłem proponować nie konkretny termin co do dnia, tylko raczej takie widły 2-3-tygodniowe, żebyśmy się w tym zmieścili i przechodzi zazwyczaj, nie? No i tak jak jeszcze powiedzmy, myślę, do ostatniego roku bym w ogóle był strasznie rozedrgany, żeby coś takiego zrobić, bo tak jak mówiłem, nisza jest mała, reklamodawców też jest niedużo, powiedzmy gdzieś tam są bardzo określeni, często się wykluczają, więc trzeba wybierać. Tak teraz, jak ostatnio się zdarzyła taka sytuacja, to stwierdziłem, no nie, no bez przesady. No, robisz swoją robotę, ktoś przychodzi konkretnie do was, chce od was, no to trzeba mieć ten szacunek do siebie. Jak nie będziecie mieli szacunku do siebie, to nigdy nie będzie miał dla was. To jest proste. I to nie mówię teraz tak, że jakby z takiej perspektywy, że to jest źle. No, wiele osób tego nie wie i ja też to o tym nie wiedziałem przez 8 lat. Więc zachęcam do przemyślenia. No i właśnie, ta, znowu, jak pomyślimy sobie o marce, marka, jeżeli marka nasza osobista, czy nasza twórcy, jeżeli agencja, czy marka, brand przychodzi do nas z konkretnego powodu i chce konkretnie nas, to wtedy mamy większe pole do stawiania granic i stawiania warunków. Jeżeli nie mamy świadomości tego, że nasza wartość jest unikalna, albo nie przykładamy dużej wagi do komunikacji tego, no to oni wtedy stwierdzą, mogę pójść sobie gdzieś indziej, nie? No, jak tak, no to okej, no nie ma problemu, przecież to jest konsensualne, tak? Nie, mam temat, że nie promujemy fotowoltaiki, jak Marek mówił, to nie promujemy i tyle. Praca influencera nigdy się nie kończy. Kto ma przekonanie, że cały czas jest w pracy? Stale i wciąż. Tak, ja też miałem. Do ostatnich 2 miesięcy, kiedy pierwszy raz od 10 lat ja zrobiłem osobiście sobie wolne i zrobiliśmy sobie z chłopakami miesiąc przerwy. A później jeszcze zmieniliśmy w ogóle system pracy, który polega teraz na tym, że spotykamy się raz w miesiącu na tydzień. I tydzień jest wypełniony po prostu robotą cały czas i każdy ma 3 tygodnie na robienie swoich rzeczy, później jest tylko odpowiedzialny za publikowanie rzeczy w harmonogramie i tak dalej. Wiecie, jak to dobrze na głowę robi? Masakrycznie dobrze. Polecam serdecznie. Bo to jest niestety problem pracy projektowej. To jest tak samo jest w agencjach przecież, nie? Projekt się zaczyna, kończy, już się myśli o następnym, już się kontraktuje następne. To jest permanentny stan po prostu takiego rozedrgania, który no, nie jest dobry. I ten influgrind, o którym też już wspominałem wcześniej, to nie oznacza, że jak będziecie robić więcej, to będzie lepiej. Czasami lepiej jest zrobić mniej, ale mądrzej, ale lepiej też. I wtedy jest lepiej, bo jest fajniejszy efekt, działa. Zwłaszcza, że tak jak mówiliśmy sobie też dzisiaj, nie macie na wiele rzeczy wpływu. To, że czy zrobicie 20 filmów na YouTube'a, czy 10, to nie oznacza, że jak zrobicie 20, to będą lepsze wyświetlenia. Nie jest to zagwarantowane. Tak może być, ale nie musi. No i teraz jest pytanie, czy lepiej jest poświęcić te dziesiątki godzin na to, żeby zrobić te dodatkowe 10 filmów? Czy może pomyśleć, jak zrobić je lepiej, jak zrobić je mądrzej, jak strategicznie, bardziej strategicznie ugryźć ten temat. No i to, że przepracowanie może tak siąść na głowę, że się pasja przerodzi w przykry obowiązek, to też chyba wam nie muszę mówić. Zwłaszcza teraz myślę, w ostatnim roku też było tak, że mimo tego, że zasięgi gdzieś tam też rosły, ludzie byli, no to bardzo wiele osób przeżywało załamanie nerwowe, wiele osób, z którymi miałem okazję rozmawiać, mówiło, że no kurczę, no nie idzie to w dobrym kierunku, nie jest dobrze, nie jest dobrze. No i to jest problem, kiedy tyle się mówi o tej autentyczności, kiedy się mówi o tym, że trzeba być tą najlepszą wersją siebie, tak? No jak być, jak wam się nie chce po prostu, wstajecie rano i mówicie, no ja nie lubię tego, nie powinno tak być, bo sami wybieracie sobie tę drogę. No i ostatnia rzecz w tej części to jest to, że bardzo często mówi się o odpowiedzialności twórców za tworzone treści. I okej, ja się z tym zgodzę, tylko jest jeden problem. Jak wy nie podpisywaliście kontraktu ze swoimi odbiorcami na to, że macie im dostarczyć tyle i tyle treści w takim czasie, jak nie dostarczycie, to oni was mogą rozliczyć za to. A ma ktoś takie przekonanie czasami, że robicie na przykład treści kosztem siebie, że moglibyście odpocząć, ale stwierdzacie właśnie, że kurczę, no dawno nie było, nie? Jedyny kontrakt, jaki macie podpisany, to jak macie deal reklamowy. No to wtedy nie polecam, są kary umowne. Ale tak ogólnie czasami warto sobie wrzucić na luz. My zrobiliśmy sobie miesiąc przerwy, świat się nie zawalił. A ludzie się stęsknili na przykład i to było cenne, fajne.
Więc polecam, polecam, no bo czasami warto zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu kolejny. Dobra, już powoli będę kończył, bo to już jest ostatni punkt, więc chyba się nawet zmieszczę. Bardzo dobrze, że się mówi o tych tematach głównych i się przestaje je tabuizować. Uważam, że jeżeli mamy jakąś misję, którą uniwersalnie, niezależnie od tematyki, każdy z nas może jakby wykonywać codziennie, to jest to, żeby rzeczywiście nie lukrować tego wszystkiego, nie mówić, że jest wszystko super, jak nie jest, tylko żeby próbować wciągać tych ludzi oczywiście z granicami, no bo też nie chodzi o to, żeby się każdy z nas psychoterapeutą stał dla swoich ludzi. To nie o to chodzi. Chyba, że jest dyplomowanym, to wtedy okej. Ale tak ogólnie to nie. Tego mówienie generalnie, cała idea fuck up night, skojarzycie pewnie event. Mówienie o tym, co nie wychodzi, o tym procesie, który doprowadza, o tych porażkach, które się ponosi po drodze, z których się wyciąga wnioski, jest bardzo, bardzo ważne. I czasami trzeba się poświęcić w imię realizacji czegoś wielkiego, bo się inaczej nie da. Jak wydawaliśmy tę książkę, to mieliśmy plan ambitny, sprytny, żeby cały proces, który trwa normalnie rok, ścisnąć w 6 miesięcy. I ścisnęliśmy. Tylko prawie skończyliśmy ze 150 tysiącami długu do podziału na 4, zamknięciem projektów, załamaniem nerwowym i po prostu pożarciem się tak, że projekt wisiał na włosku. Jak przypomnę sobie teraz tę rozmowę, to do dzisiaj mam dreszcze. Że po prostu jeden krok w prawo czy w lewo i byłby po projekcie. Ale to tylko wynikało z tego, żeśmy sobie założyli taki głupi pomysł, że można rok zrobić w pół roku. I można, tylko jest pytanie, jakie koszty są tego? Zwłaszcza kiedy weźmiecie pod uwagę, że wiecie, biznes się budowało przez 10 lat i alternatywy, tak kurczę, niet trochę. I szkoda, bo jednak nadal się to lubi, fajnie, są ludzie, czuje się tą odpowiedzialność za ludzi, nie? No to jest straszne. No i w takich sytuacjach bardzo często, ale to też może, to niekoniecznie musi być tak, że coś się musi spektakularnego zadziać złego, tylko czasami może być tak, że tak idziecie długo w tej mrzawce, że was tak przesiąknie, że się nawet nie spostrzeżecie i kurczę, głowa się psuje, nie? I wstajecie rano i myślicie sobie, cholera, czy ja dzisiaj coś zrobię, czy nie zrobię, to nie ma znaczenia, bo to i tak jest wszystko psu na budę. I wtedy warto sobie zadać pytanie, co do tego doprowadza i powiedzieć sobie te trzy rzeczy, które są tutaj, czyli to, że nie trzeba sobie ze wszystkim radzić samodzielnie. Jak macie bliskie osoby, to warto się ich trzymać. Ja po tym całym ambarasie, kiedy właśnie już wszystko się waliło, po prostu płonęły stosy tych książek, ja już widziałem, że to trzeba będzie po prostu utylizować, pomyślałem sobie, ale ty jesteś dandys głupi. Dlaczego ty nie pójdziesz po pomoc psychiatryczną, psychologiczną, terapeutyczną? Przecież masz doświadczenie twoich ludzi z rodziny, którzy korzystali z tego, im to super pomogło. Dlaczego ty tego nie robisz? No dlatego, bo tak głupio się przyznać przed sobą trochę, nie? I żona mnie wygoniła. W sensie nie polecam tak, żeby wyganiać kogoś, ale czasami warto posłuchać osób, nie? No i widzicie, na przykład jest sytuacja taka, że mnie przerażało to, że będzie trzeba iść na terapię, mieszać po prostu, wyciągać wszystkie rzeczy. A okazało się, że potrzeba było jednej rzeczy. Potrzeba było serotoniny, która nie jest produkowana i która daje to poczucie sprawczości, że jednak jak wstajecie rano, to coś od was zależy. To nie jest tak, że jak będziecie leżeć, patrzeć w sufit i nic nie zrobicie, to się nic nie stanie. Właśnie się stanie, jak się weźmiecie do roboty. No i wtedy akurat na przykład się okazało, że dało radę w półtora miesiąca zniwelować ten dług. I już od lutego, jak w grudniu projekt był na minusie, to w lutym już był rentowny. Tylko dlatego. I aż dlatego. Więc czasami możecie nie czuć tego, że potrzebujecie pomocy. To warto obserwować i warto posłuchać. Tylko znowu, to wszystko musi iść z wnętrza, nie? I bardzo się cieszę, że te tematy są. Ja mam taką prywatną misję, żeby o tym mówić. Stwierdziłem, że wykorzystam ten moment, żeby może jakiś taki na tyle, na ile w moich możliwościach jest to, żeby ten taki skromny empowerment dać, bo to naprawdę działa. I tak jak, i to może zakończę, tak jak leżycie sobie w nocy i tak strasznie was nakurza ten ząb. Przecież nie macie oporów, nie macie wstydu, żeby wziąć telefon i zadzwonić na przykład, nie wiem, na pogotowie dentystyczne, żeby wam wyrwali tego zęba albo coś wam zrobili. Biegacie, poszło kolano, nie? To czyli wy idziecie i stajecie przed ortopedą i nie mówicie, no, kolano boli. Nie. A jak głowa boli, to się idzie do specjalisty od głowy i tyle. Mało optymistyczny akcent trochę na koniec. Ale ważne. No jest, widzicie, trudne tematy poruszamy tutaj, więc trzeba czasami też. Dzięki wielkie za uwagę. Jestem do końca konferencji dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie mnie łapać. Chętnie opowiem, zamienię parę słów, bo bardzo lubię kontakt i jestem wygłodniały po 2 latach. Dzięki wielkie.